jak pójdzie, życzę wam wszystkim powodzenia. To lecimy. Ja również. No. Dobrze, a więc pytanie z kategorii gaming. Jakiego koloru są kable w jednym z podstawowych tasków w grze Among Us? Jakiego koloru? Ale one są różnokolorowe. Tak, kabelki. No, tak, kolor. Różne. Jest różowy, żółty, niebieski, czerwony. A, kabelki. Dobrze. Tak, tu cztery kabelki o tych kolorach właśnie. Prawie powiedziałeś zielony i już miałem naciskać X-a? Nie, pomyliłem się, tak. Nie, akurat, oj, jak siadło pytanie, Jezus! Ej, to była ta wiedza użyteczna. Oj, była, się tak, grało w to. Dokładnie. Dobrze, lecimy dalej. Dobrze, więc pytanie z kategorii wiedza ogólna. Poczekaj chwilkę. No. Przepraszam, muszę sobie ściszyć troszkę powiadomienia, albo wyłączyć teraz. No, wyłączysz, tak. Dobrze, możemy kontynuować. Myślałem, że Jasiu, dobrze. No. A więc pytanie z wiedzy ogólnej, cóż to za dźwięk? To jest dźwięk wybierania połączenia, dźwięk tonowy. Chyba, że za szybko się zgłosiłem. Matracie, to może już odpowiedzieć na pytanie? Piotrek, puszczaj jeszcze. Stop. To jest dźwięk z teleturnieju, że jak dzwonisz, to... Kurde, nie wiem! Dźwięk łączenia się przez modem telefoniczny? Brawo! Ty, ja wam powiem, mi to się kojarzyło z tym dźwiękiem, że jak dzwonisz na... Znaczy miałem dwie opcje, albo seks telefon, albo to drugie, że na przykład... Było przygotowanie, widzę, przed turniejem, co? Nie. Że na Polsacie jak leciały, że na przykład rozwiąż zagadkę i zadzwoń do nas. I wydawało mi się, że to jest ten dźwięk. Dobra, to ja już mam jeden punkt, to już kamień z serca. To czekaj, wy idziecie do cienia. Trzy kroczki do tyłu, Slayer. No, Dawid. Dobra, następne pytanie jest tylko dla Bonkola i Niklausa. Kontynuujemy. Także wiedza bezużyteczna, więc poczekamy chwileczkę z odpowiedzią na to pytanie. Które z podanych jest największym dystrybutorem zabawek na świecie? Odpowiedź A. Moment. Dobra, przepraszam, ja może jeszcze wyjaśnię. Dopiero teraz kto chce zaryzykować się zgłasza i wtedy dla tej osoby Piotr czyta odpowiedzi. Aha, w ten sposób. Ktoś chce zaryzykować. No to go! Dawaj, no. Dobra. No to A. McDonald's, B. Walmart, C. Amazon. Zabawek tam było, tak? Tak. Dystrybutor. To może być podejrzane i prawdopodobnie McDonald's. Zgadzasz się, jest to poprawna odpowiedź. Tak, ale dzięki. Zacząłem mówić. Minęło 15 sekund. Ale zacząłem udzielać odpowiedzi. Jeszcze na górze. W sensie, pytam się poważnie, bo tam piąteczkę jeszcze na górze było. Ja widziałem parę sekund, a to nie wiem. No widziałem parę sekund, żeby... A poważnie, okay. Dobrze, na górze chyba była piątka, wiecie? Pierwsze kategorie jeszcze uznamy, ale tak jak wspomniałem, przypominam jeszcze raz, macie 10 sekund na odpowiedź, a jeśli zaczniecie mówić odpowiedź, ale jej nie dokończycie przed upływem 15 sekund, to nie jest zaliczana. Czyli więc tak robimy, dobra. Na uczulam, żeby jednak tego. Dobrze. Żeby jednak mówić szybciej. Dobrze, Piotruś? Dobrze, pytanie z kategorii muzyka. Zidentyfikuj utwór, a dokładnie jego tytuł. Rick Astley i to jest Never Gonna give you up. Jezu! Dążysz. Wymęczone. Ja to zamknąłem oczy i sobie przypominałem. Zdążył. Brawo. Dobrze, a więc pytanie piąte z kategorii wiedza ogólna. Czym w wyniku korozji miedzi pokryta jest Statua Wolności? Rdzą? Kurwa. No nie. Niklaus? A to jest taki, chodzi o zielony nalot taki. Tak. Taki zielony no nalot. No to nie wiem, że to na to się Grinch pan mówi. Nie wiem, czy jest inna nazwa jakaś.
Czekaj, Grynszpan? Grynszpan, no. To my... Znaczy, czekaj, co się dzieje teraz dalej? No sprawdzam ten Grynszpan, bo to ja nie znam waszej gwary. No tak, no tak się mówi na zielony nalot na miedzi. No znaczy, ja nie znam innej nazwy na to. No to się nazywa patyna. No nie, no nikt się nie zgłosił, trudno. No już patyna. Nie, to się nazywa patyna, natomiast ten Grynszpan to faktycznie może być wersja patyny. No powiem szczerze, że to mogło być wszystko, nie? Tam bym uważać. Znaczy ja bym bardziej poszedł do tego... Ja, nikt, tak, nie, ja ten, ten one. Faktycznie, faktycznie z niemieckiego Grynszpan, więc w sumie teoretycznie... A ja mam pytanie, czy to jest quiz niemiecki czy polski? Właśnie ja też ale chciałbym... Nie sobie... Ale ja nic nie słyszę. Za pochodzenie. O, to jest prześladowanie. Ale nie, bo to jest teraz istotna kwestia. Nie, że ja bym tutaj chciał psuć zabawy czy coś, nie? Tylko pytanie, nie, znaczy mi się wydaje, że jeżeli tak uważa, to występuje, to... Nie, ale to nie jest, że po śląsku. Tak się wszędzie chyba mówi z tego, co wiem. Jak mamy faktycznie Polaka, który używa tego typu słów, to jak najbardziej moglibyśmy zgodzić, jeśli na przykład, nie wiem... Przepraszam, stop, słownik języka polskiego, Grynszpan, jak najbardziej. No. O. No. No ale ja i tak bym nie zaliczył. No i dobre. Ale słownik języka polskiego jak najbardziej rozpoznaje. Na szczęście tak, prawo jest po mojej stronie. Tak, dobrze. Także Slay niestety traci możliwość odpowiedzi na pytanie i lecimy dalej. Dobrze, kolejne pytanie z cyklu Wiedza bezużyteczna. Z jakiego powodu z podanych grozi nam najszybsza śmierć? Dobra, pytanie do Niklasa. A. Z braku jedzenia, B. Z braku wody, C. Z braku snu. A, z braku snu. Jest to niepoprawna odpowiedź. Tak, bez jedzenia możemy przeżyć nawet do 8 tygodni, bez snu do 11 dni, ale bez wody nie dotrwamy nawet do 6 dnia. Dobrze, to będę spał, ale nie pił. Dobrze, Slay, możesz wrócić, a my lecimy dalej. Dobrze, tym razem pytanie z gatunku muzyka. Prosiłbym o tytuł piosenki. Gangsta's Paradise. Zgadza się, jest to Gangsta's Paradise. Mówię ci, oni bana chcą nam załatwić. Tym DMCA-em. No, tu, no, come on, 15 sekund. Tak, Niklas może wrócić i kontynuujemy. Dobrze. Gaming. Co służyło do łączenia mniejszych kamieni szlachetnych w większe w grze Diablo 2? Trzeba było grać jeszcze w to. Kostka paradigmów. Zgadza się, chodzi o kostkę paradigmów. Ale wyrównana walka, 2, 1, no i Jasiu, wiadomo. Jasiu jest, tak. On ma 9. Dobrze mu idzie. Mogę prosić dosłownie o sekundę, bo bym Discord sobie podgłosił. No to jeszcze? Głośniej. Dobra. Dobrze, to... a więc pytanie z kategorii filmy i seriale. Co mają wspólnego ze sobą filmy 12 Małp, Deadpool 2 oraz Faceci w Czerni 3? Lema. Dobra, tak? To jest strzał toplalny, ale powiem, że reżysera. Jeszcze raz? Reżysera. Nie, to nie był reżyser. Szansa dla pozostałych? Nie, to lepiej nie reżyserować. Wciśnij sobie, Adrianek. 5, 4. Nie. No już reżysera wiesz, że nie. 1. Dobra, to można teraz powiedzieć bez tego? Ja ale znaczy, nie że... za punkty. Nie aktor za punkty. Pewnie, no. Nie za punkty. Aktora. Nie, chodzi o wątek podróży w czasie. Aczkolwiek uznałbym od tych Mordory, że tak wszystkie są filmami, tak. Ty, można było kombinować, no w sumie tak. Także Matt teraz odpada, my lecimy dalej. Dobra. Dobrze, a więc pytanie z kategorii wiedza bezużyteczna. Co jest zakazane w Wenecji? Kurde. Dobrze. A. Jazda z małą ilością paliwa w baku. B. Karmienie gołębi. C. Noszenie głośnych klapków. To będzie głośne klapki. No niestety. Niestety. Chodziło o karmienie gołębi. A to bardzo klapki. Dobry zapis. Ty, te głośne klapki były tak głupie, że to mnie wybiło z rytmu. Ale głośne klapki faktycznie są zakazane, ale w Capri we Włoszech. A jazda z małą ilością paliwa na autostradach w Niemczech.
Ogólnie widzisz, nauczyliście się czegoś. Jedna mała zmiana. W sumie jak teraz ktoś się zgłasza, dopiero Piotrek zaczyna czytać pytanie, więc to mea culpa za wcześniej. Ej, a jakbyś przypominał o tym, przypominał o tym, że to jest pytanie zamknięte, bo ja potem jestem zaskoczony, że... Dobrze, jasne, będę przypominał, nie ma problemu. Okay. Kontynuujemy. Tak, pytanie jak najbardziej muzyczne, a więc prosiłbym o rozpoznanie tytułu. Maja. Dragostad Intei. Zgadza się, jest to Dragostad Intei. Ale chciałoby się powiedzieć to, co w refrenie, nie? Szczerze, to mi się ten mem z tym takim grzbaskiem przypomniał. Dobrze, i wróci, możemy kontynuować. Dobrze, wiedza ogólna. Czym zajmował się Bednarz? Bednarz robi beczki. Bardzo dobrze. Między innymi beczki, zgadza się. Ale również kadzie, balie. Dobrze, kontynuujemy. Czekaj, dosłownie potrzebuję 10 sekund. Dobrze, tata. Możesz na Discord spojrzeć na chwileczkę, Magnus, na priwa? Tylko jak cię znajdę. Czyli... Bo co najszybko pytaniem... te kursy ogląda. Nie no, Piotrek, wywaliliśmy już. Ja się nie będziemy wywalać też Dawidka, no. Zobacz na priwa na chwilę. Czy mi się pomyliły filmy? Nie ta wersja. Okej, okay, dobra. To podchwytliwe pytanie się okazuje być, no dobrze. Lecimy. Dobrze, pytanie ale on nie jest Adrian? Slay. No. Slay, Afk. No teraz sobie może kubełek no, masz zamówił. 15 sekund na odpowiedź. Jesteś? I'm sorry. No, było słychać kurczaka. Dobra, już. Spoko, lecimy. Dobrze, filmy i seriale. Kto odegrał rolę Gina w filmie pod tytułem Aladdin z 2000? Z 2000 to jest Will Smith. Brawo. Teraz zobaczyłem, że to chodzi o film, a ja tego filmu kurde nie oglądałem jeszcze. Dobrze, pytanie z kategorii gaming. Jak nazywała się postać gracza w grze World of Warcraft, stworzona przez Bena Schulza, znana z szarży bez przygotowania na instancję? Leroy Jenkins. Brawo! Leroy Jenkins! Tak to było właśnie. Dobrze, kontynuujemy. Dobrze, wiedza bezużyteczna, pytanie zamknięte. Która czyli jak tych... skończy Piotrek zadać pytanie, ja dopiero naciskam guzik i można się zgłaszać. Tak, i pytanie jest zamknięte. Która z tych planet jest największa? I niestety mamy dwie żaróweczki. O. I co się teraz dzieje? Spalone. Pytanie jest spalone. Teraz się bijemy. A podaj tak z ciekawości, jakie były. Wenus, Merkury i Ziemia. A, okej. Czyli co byś wybrał? Wenus, tak? No nie. A Mark, co byś wybrał? Ziemia? Ziemia większa. Ziemia. O 5% od Wenus jest większa Ziemia. Serio? O 5%? No bo tam jest te powłoki jakieś tam, ja, są gazowe, ja, czy co to tam są, nie wiem. Kontynuujemy. Dobrze, tytuł piosenki bym poprosił. O. No niestety, 10 sekund. Coś tam, Contigo, kurde. No nie, no to była polska piosenka, Piła Tango zespołu. Piła Tango. To była Piła Tango. To była Piła Tango, zgadza się. Dobrze, więc pytanie z kategorii filmy i seriale. Kto dał głos osłu w oryginalnej? Eddie Murphy. Tak, zgadza się. Ale było to oryginalne, jakby było, no. Ja bym powiedział, wygrał? A tam już sztur już atakował. Ty dymy zrobił, pa! Pod pięć już. Ta runda należy do mata. A bo to rundy. A dobra. Tak, każda runda jest do 5. Mamy łącznie 100 pytań przygotowanych. Jak zużyjemy jakieś około, nie wiem, 75-80, to przejdziemy do finału. I osoby, które zyskały tam najwięcej, wygrały najwięcej rund,
Przechodzą do finału, dwie osoby. A jak tego? A jak będzie remis, to wtedy będziemy patrzeć jeszcze na ile zdobytych punktów. Dobra. Dobrze. Już powentowałeś sobie tam, Mat, czy ten, powajpowałeś, znaczy się? Tak, troszkę poddychałem. Matsus, Matsus. Powiedziałem, że będę miał zero, bo się tak szybko zgłaszacie, że ja pieprzę. Panie SteelSeries, nową klawiaturę potrzebuję, chyba szybszą jakąś. Mhm. Ten, jest oskarżenie w tym momencie, że cały turniej jest ustawiony, żeby Matt mnie nie wywalił z grupy po prostu. Dobrze, Piotruś, czy jesteś gotowy? Ja sobie zapisałem punkty. Tak, jestem gotowy, również zapisałem punkty. Panowie, jesteście gotowi? Go! No to lecimy. Wiedza ogólna, kategoria geografia, na jakim kontynencie znajdują się Andy? To jest Azja. No, niestety nie. Matt? W Ameryce. Której? Południowej. Jadę się. Tam ocean mi się pomylił tam między nimi. Mogło tak być. Pytanie z kategorii gaming. Ile wyszło do tej pory wersji gry Jackbox Party Pack na Steamie? 7. Dokładnie 7. Myślałem, że co? A siódma wyszła z jakieś 2 tygodnie temu, niecałe. 3 tygodnie temu dokładnie. Mhm. 15. No mniej więcej tak. Dobrze, pytanie z kategorii filmy i seriale. Jak ma na imię siostra Sherlocka Holmesa? I tytuł... Enola. Ja też mówiłam to Enola. Dobrze, kontynuujemy, lecimy dalej. Dobrze, pytanie z kategorii wiedza ogólna. Do Niklausa, ale nie tylko. Czym jest świeżop? Niklaus? No świeżop to jest taka roślina. Zgadza się, jest to poprawna odpowiedź. To wystarczyło powiedzieć? O nie. A czemu to do mnie akurat było pytanie? No bo się pytałeś o inwokacji. Aha, no tak. Dzięcielina, pała i tak dalej. No. A ja myślałem, że trzeba było jeszcze to. Nie, się tak czaiłem, bo tak nie wiedziałem, czy to starczy. Dobrze. Dobra, okej. Dobrze, a więc... Tak? Dobra. Koniec kategorii muzycznej. Cieszę się, że jesteś. Prosiłbym o tytuł. NPR Tech News szefem od 11 miesięcy. Mordorahi. Czy to jest kryzysowa narzeczona? Zgadza się? To jest kryzysowa narzeczona. Kurwa, ja wiedziałem, ja znałem to i wiedziałem, że coś dziewczyna, coś tam. Dobra, lecimy dalej. Dobrze, pytanie z wiedzy bezużytecznej, zamknięte. Kogo lub co, jeśli wierzyć pogłoskom, Caligula mianował senatorem? A. Swojego konia. B. Swojego martwego ojca. Chudy Blue jest szefem od 3 miesięcy. Jest, można drugie, trzecie, bo nie usłyszałem? Martwego ojca, zbroję. To może był jego stary. Nie? To nie poprawna odpowiedź. Incitatus był ulubionym koniem Caliguli. Czy można przyjąć tego pytania? Nie możesz. Nie, bo później jest dużo łatwiej, jest później z 50-50, nie? Tak, dokładnie. Dobrze, lecimy dalej. O kurde, dajcie mi sekundkę. No dobra. A z jakiej to kategorii? Nie, bo to nie zauważę, linka mi nie wczytało w tym. Aha, czyli o Zelda będzie gaming, dobra. Nie, tak, chodzi o rozpoznanie gaming, kategoria, chodzi o podanie nazwy gry, z której pochodzi ten oto dźwięk. Ale to było głupie z mojej strony, aczkolwiek... nie, Mega Man? Niestety nie. To jest Pac-Man. Oczywiście. A no tak! Ej, wiecie co, faktycznie. Nie grałem jeszcze Pac-Mana. Mój wiek raz się na coś przydał.
Tak, Slay, jakbyś ten. Jakby Piotr ogarnął, to byś nie usłyszał w ogóle dźwięku, no. Musiałbyś strzelać. Czyli no właśnie, nie, a w ogóle ja to myślałem, że kto rozpozna tę grę na podstawie tego obrazka. I myślałem, że obrazek zobaczę. Ale w sumie potem stwierdziłem, że to chyba niemożliwe. Raczej nie. Nie mamy tutaj projektora. Jeszcze mamy zbyt mały budżet ogólnie, wiesz? ogólnie przypominam, że właśnie ten zgłaszanie się właśnie na ABC jest tylko i wyłącznie z wiedzy bezużytecznej, a reszta jest zgłaszaniem się, kto pierwszy, ten lepszy i w momencie zgłaszania jest przerwanie czytania pytania i również wtedy nie będzie dźwięku. Tak, to tak. Jest. Ej, mam jak zauważyć? Niech ktoś u was na czacie wpisze kappę. Macie złote kappy na czatach? Twitchowych? Co? A? Ty, chyba udostępnili dla wszystkich kappy złote. Czekaj, ja nie miałem zminimalizowany. Ty! Czekaj! No. Pa! Rzeczywiście. A czego ja mam normalną? Czekaj, kappa. Ty, ja mam starą kappę! Co jest? Odświeżam to. Ja mam starą. What the fuck? Jestem zwykły. A ciekawe, wiesz, dlaczego to zrobili? A nie! Jako złote. Swoją kappę widzicie jako szarą, a reszta jest złota. Ta. Nie, ja odświeżyłem i już mam złotą teraz swoją. No okej. Okay. No, u mnie wszystkie nie, ale... wyglądają na złote. No ja też jakbym odświeżył. Dobra. Lecimy dalej. Pewnie coś kombinują znowu, co wiesz, obniżyć nam. Ładna dywersja, ładna. Kontynuujemy. Dobra. Tak, słyszałem, że złota kappa i zapuszczanie muzyki. Znaczy ten. No. Filmy i seriale. W jakim języku został nakręcony film Nietykalni z 2011 roku? To jest francuski. Zgadza się? Brawo. Bardzo dobry film to. W życiu go nie widziałem. Ale francuskie filmy są bardzo dobre, te takie niezależne. Dobrze. To pytanie muzyczne. Potrzebuje tytuł. 1-8-L, jak zapomnieć. Brawo. O, cholera. Bąkul się wreszcie uruchomił. Kappa złota, kurde. Lecimy. Dobrze, wiedza ogólna. Jak nazywa się popularna na Bliskim Wschodzie fajka wodna? Shisha. Zgadza się. Bąkul się uruchomił, patrz. Dobrze, pytanie z kategorii filmy i seriale. Jaka jest ostatnia broń, typ broni, której obsługi powinna się nauczyć Matylda, dziewczynka z filmu pod tytułem Leon Zawodowiec? A czy to był karabin snajperski? No nie. Matt? Ja strzelę, ale to chyba chodzi o nóż. Zgadza się. Ooo! Kurczę! Generalnie było? Chyba, o ile pamiętam, oni powiedzieli, że to jest najtrudniejsze, bo musisz... no widzisz śmierć typa, nie? Z bliska. Musisz podejść na blisko, dokładnie. Patrzeć mu w oczy. No to póki co was chłopaki Mat robi. Nie, to jest strategia, powiem ci, to jest strategia. Po prostu jeżeli on będzie zgarniał wszystkie wygrane, to wystarczy, że ja zrobię tylko jedną i przechodzę. Dobre. Jest taki sposób. Dobrze, ja już mam zapisane. Piotruś, jesteś gotowy? Zgadza się. Czy pozostali są gotowi? Tak. Dobrze, no to kolejne pytanie muzyczne. Poproszę tytuł. Matt? All Stars? To nie jest All Stars. So she said, what's the problem, baby? Jak to było? Accidentally in love. Chłopcy, wiecie, brakuje widać ludziom Spotify'a na streamach, nie? Że sobie już kurde wchodzi. Tak. Ale też, nie. W ogóle, ale ten to było tak, to jest ze Shreka. Ze Shreka dwójki, a tutaj Matowi się ze Shreka jedynki piosenka walnęła. No cóż, a więc pytanie z kategorii wiedza bezużyteczna. Ile sekund według średniowiecznej miary czasu znajduje się w momencie? Przypominam, że ktoś się zgłosi, dostanie 3 odpowiedzi. Tak, pytanie no tak, ale to jest ryzykowne. No Adrian, zgłoś się. Nie, ja się nie zgłoszę. Ja się zgłoszę za moment. Czyli za ile?
Właśnie liczyłem na to, że teraz Magnus by powiedział, no teraz powinien się zgłosić, a ja wtedy szybka matematyka, cyk, cyk, wiesz. No ale nie przeszło, to lepiej się nie zdarzyło. Nie upłynę, jeszcze moment nie upłynął, także przepraszam. 2 i 1. Tak, moment to 90 sekund. O, nie słyszałem nigdy o tym. Dobrze. Dobrze, więc pytanie z kategorii gaming. Jak nazywa się gra, w której głównym motywem przewodnim jest metal, a główna postać mówi głosem Jacka Blacka? Say. Metal Gear Solid. Nie. Brutal Legend. Tak. A o to chodziło. Jezus metal. Maria. Ty, ale no, mnie ten metal rozkojarzy. Ale specjalnie tak zrobił, specjalnie. Z tym metalem. Ale to ten umlaut ci matnie wyszedł, tak, ale to... Brutal. Brutal. Dobrze, kontynuujemy. Dobrze, filmy i seriale. Czym zajmuje się tytułowa postać serialu Wspaniała Pani Maisel? Nie znam tego serialu, to nie wiem, czy czytałem dobrze nazwisko, ale tak. Maisel. Na Amazonie. Wspaniała Pani... The Marvelous Maisel. Maisel. Także... Wspaniałą kobietą jest pewnie, no. Wspaniała Pani Maisel. Maisel to jest takie narzędzie. Ja taki, no. Przecinak to jest po śląsku. Maisel. No, mój czat mówi, że kuciem się zajmowała. No właśnie, Maisel. Za dnia sprzedaję kosmetyki, ale wieczorem jest stand-uperką. Z kim? Czym jest wieczorem? Z stand-uperką. Z Gulardem Gizą. Czyli bezrobotna. Aha. Dziewczyna na kamerach. Tak. Dobrze, a więc pytanie z kategorii muzyka. Prosiłbym o tytuł. No niestety. What you want, to baby. Prawie. Ale My Baby, czy jaki jest tytuł? Nie, All That She Wants. All That She Wants. Okay. Ace of Base. Jednak gdzieś tam zatraciliśmy. Ja znałem zespół, ale właśnie nie znałem piosenki, ale jak się zaczął ten pierwsze słowo, to już wiadomo było, nie? Dobrze, pytanie z kategorii wiedza ogólna. Jak nazywa się najmniejszy dzwon kościelny? Asia, ale może ktoś będzie wiedział. Gdy? Niklas, tyś był ministrantem? Nie. Najmniejszy dzwon kościelny? Ta, to jest to, no, jak jest... No, że jak się klękać trzeba, to tym ministrant wali? Wielbimy i to dzwoni. No, nie wiem. Nie wiem. 5, 4, 3. Jasiu by powiedział. 1. Jasiu by wiedział. Znaczy, ja też się z tą nazwą nie spotkałem. Jest to sygnaturka. Magnus, wytłumacz. To tak, chodzi o ten najmniejszy dzwoneczki, dzwon jest czy? Sygnaturką. Nie, dzwoneczki dzwon na dzwonnicy. Jak się obwiesza, że się msza zaczyna na przykład i tak dalej. Nie? A ten! No dobra, no to jest ten oznajmujący, że się rozpoczyna. No okej, rozumiem. Mhm. Ale ja biorę pod uwagę bardziej te ministranckie, które na klęczka się po prostu... Nie, no to faktycznie w pytaniu był dzwon. Nie dzwoneczek czy dzwonek, tylko dzwon. Ale to ciekawe. Nawet nie wiedziałem. To mogłoby do wiedzy bezużytecznej być. Nie chodzicie do kościoła, no. Nikt nie chodzi tu. No. Ja tam tylko protestować chodzę. Dobrze. Pytanie z kategorii wiedza bezużyteczna. Zamknięte. Z czego znany jest Meksykanin Pedro Lasquiran Paredes. Oh. Fuck it, na siebie. Dobrze. A. Malowania pięknych, lecz kontrowersyjnych murali. B. Poślubienia własnego psa. C. Bardzo krótkiej prezydentury kraju. Wiecie co, wiesz, bezużyteczne bym powiedział to trzecie. Zgadza się, chodzi o bardzo krótką prezydenturę. Ile trwała? 45 minut. Jose Arcadio. Morales. Jose Arcadio Morales. Ogólnie mianował gościa, generała jakimś ministrem spraw wewnętrznych, zdaje się, po czym zrezygnował. Spoko.
Tak, jest najkrócej urzędującym prezydentem w historii świata. No, faktycznie bezużyteczne, nic nie zmieniło to w moim życiu. No. W punktacji też. No. Nikolaj! Shots fired! Że tak powiem, szachmat. Oj, żartowni. Dobrze, lecimy. Dobrze, pytanie z kategorii muzycznej. Proszę, potrzebowałbym tytułu tej piosenki. Vanilla Ice. To jest Aniel. Ice Ice Baby, ale to nie może być tytuł. Nie. Matt? To jest Queen Under Pressure, proszę państwa. To jest Queen, tak. Ale bardzo podobny jest do Vanilla Ice. Nie, bo on wziął. To jest prawda, bo to było pierwszy, nie? Queen Under Pressure, tak. I potem Vanilla Ice. Ale można było się naciąć. No. Można było jak najbardziej. No to będę chciałem wsadzić Vanilla Ice, ale stwierdziłem, no nie będę aż taki chamski. Ja myślałem, że to był Hot Blooded w ogóle i też sobie powaliłem. To well, fajnie, a nie wszyscy musimy o tym wiedzieć, Magnus. Dziękuję. Dobrze. A bo ja tu stoję, dobra. Kategorii wiedza bezużyteczna znowu. Do czego zmuszony jest kubański urzędnik prowadzący służbowy samochód? Na siebie. A. Do zabierania autostopowiczów. B. Do utrzymania poziomu paliwa powyżej 70%. C. Do nadzorowania wszelkich napraw samochodu. No, trzecie dajmy znowu. Niestety jest to odpowiedź niepoprawna. Kubański urzędnik prowadzący służbowy samochód jest zobowiązany do zbierania autostopowiczów. Aha. No. Okej. Okay. Teczki też musi zakładać? Nie, generalnie chodzi o to, że tam było strasznie mało aut i jako żeby się ludzie jako tako poruszali, no to takie prawo wprowadzili. Dobrze, pytanie z kategorii muzycznej. Potrzebuję tytułu. Cykady na cykladach. Zgadza się, jest to Manam, Cykady na cykladach. Czy jak to niektórzy mówią, cyklady na cykladach. Jest bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze. Gaming. Rozpoznaj nazwę gry po tym kiepskim wytłumaczeniu. Antropomorficzny dinozaur próbuje zamordować z dwóch Włochów, chcąc sprawić, by... Super Mario Brothers. Nie, cofnij się, a ja doczytam pytanie do końca. Chcąc sprawić, by zajście wyglądało jak wypadek samochodowy. Antropomorficzny dinozaur próbuje zamordować dwóch Włochów, chcąc sprawić, by zajście wyglądało jak wypadek samochodowy. Czaty już wiedzą. 5, 4, 3, 2. Jestem bardzo ciekaw, dowiem się chętnie. Jest to Mario Kart. Mario Kart. Okay. No, wypadek samochodowy, no się bardzo blisko ogólnie, ale no, jednak nie doczekałeś do końca. Magnus, przyzna się, sam to pisałeś? Tak. To chapoba. Od Garlanda. Dobrze. Filmy i seriale. Jak nazywa się odpowiednik Supermana w serialu The Boys? No jakby się kupowało Amazon Prime'a. No, a ja chciałem to nawet oglądać. Właśnie, kurde, jakby wszyscy Prime'em subowali, to by wiedzieli. A mnie tu kurwa nosi. I dobrze, co ty boś oglądał. A nie, to po pierwsze powiem wam, że serial jest warty nawet wzięcia Amazon Prime'a na miesiąc. Nie, no zdecydowanie więcej. Naprawdę dobrze nakręcony serial, 2 sezony. No nie. Dawaj, wiem. Piotr. Tak, jest to Homelander. Także no Mata tam nosiło w pierwszym sezonie była bardzo parszywa, bardzo parszywe tłumaczenie tego. Było to Ojczyznosław. Nie gadaj. Ojczyznosław. Tak, na szczęście w drugim sezonie zaczęli tłumaczyć to po prostu jako Homelander i tyle. W sensie, no, nie mówić w polskiej wersji. Ojczyznosław. Najlepsza z Queen Maeve, czyli czuła królowa. Dobrze, lecimy dalej. Dobrze. Prosiłbym o tytuł tej piosenki. A kiedy przyjdzie
także to. Bąkol? Zegarmistrz światła purpurowy. No, zgadza się. Zegarmistrz światła. Tak, ale może być. Dobra, następne pytanie. Dobrze, pytanie z kategorii wiedza ogólna. Jak nazywa się krótka alegoryczna opowieść oraz krzywa matematyczna? Anegdotka? Ty, no bo krótka opowieść, anegdota! Nie dziś się. No, cieszymy się, Slay. Na matematyce rysowałeś anegdotę. No, z matematyką mi się nie zgadzało, to fakt, ale strzelałem. No jaka jest krzywa matematyczna? Bardziej wam już podpowiedzieć nie mogę. No. Jest to parabola. Parabole tańczą! Ale nie, no z tą parabolą to faktycznie, ale od czasu zajęć języka polskiego w szkole nie słyszałem tego stwierdzenia względem właśnie jakiegoś tam wiersza, nie? Czy ten moja parabola. Nauczycielka z liceum się teraz przewraca powiedzi. Chyba. Tak, tak, tak. Dobrze mówisz, parabola, no. Ale teraz jeszcze nie mogę odpowiedzieć na pytanie. Dobrze, pytanie z kategorii wiedza bezużyteczna, zamknięte. O. Czym, jeśli wierzyć jego wizytówce, zajmował się Al Capone? Na siebie. Był prywatnym detektywem? O. Sprzedawał używane meble? O. Czy był hydraulikiem? Drugie. Tak, sprzedawał używane... A czy twierdził na wizytówce, że sprzedaje używane meble? I tak mówił też sąsiadom. Ciekawe, czemu wierzyli. Bardzo zaskoczeni właśnie, to wszystko uszło na jaw. Mhm. Albo dobrze udawali to zaskoczenie, ha? Tego nie przemyślałeś. Pytanie z kategorii gaming. Jaki jest podtytuł gry Half-Life w wersji na VR? Alex. Zgadza się, jest to Half-Life Alex. Dobrze, a teraz pytanie trochę muzyczne, a trochę nie, gdyż jest to kategoria filmy i serialne. Prosiłbym o zidentyfikowanie filmu po fragmencie muzyki. O, po co ja się nacisnąłem? To jest... Casablanca! Chciałbym powiedzieć, to jest mój alert na followy. The good, the bad in Anglii. Ja myślałem, że mi ktoś followa dał i nie ogarnąłem, że to już jest ta piosenka. Oj! Twój znajomy, Adrianku! Co? Znajomy gracza Slayprox z Guszko dołączył do poczekalni. Banujesz! Ja nawet nie wiem, kto to jest. No, no. Pa, tam nie kojarzysz? Jest. Wypierasz się kolegi? Oj, już po Gruszku. Właśnie nie kojarzę, ale Guszko jest usuwany aktualnie. Nie no. Nie zrobił tego. Na Steamie po prostu. Ja bym się bał. Daj się offline tylko na Steamie. Steamu KGB. Czyli co, rozumiem, że Trumat to tak jakby go nie było, bo sobie tu wygrywa, a my tu walczymy o punkty. No i tak, walczycie o miejsce w finale, można powiedzieć. Piotruś, ile złożyliśmy pytań? 45. O kurde, to już po połowie. To już po połowie jest, no. Lecimy. Dobra. Tak. Tam resecik. No. Pytanie z kategorii wiedza ogólna. Przysłoniło. Czego według przysłowia nie czyni jedna jaskółka? Wiosny nie czyni jaskółka jedna. Dobrze. Zgadza się. Kategoria filmy i seriale. Jak nazywała się córka Gomeza i Mortici? Wednesday. Zgadza się. Co to jest? Co jakiś serial? Co jest? Rodzina Adamsowie. A to? No widzisz, nawet ten plan wiedział. No tylko nie. Teraz odpowiedzi nie znałem. Dobrze. Pytanie muzyczne prosiłbym o tytuł piosenki.
tam jest słowo ważne, no. No nie, tytuł piosenki pojawia się dopiero w refrenie. No to tak. A to jest jedno słowo, nie? Nie, dwa. Nie. Czas minął. Czas minął. Ale tak, spodziewałem się, że tego nie będziecie wiedzieli, ponieważ jest to zespół Men at Work. No to my się nie znamy. No wiem. No nie, ale ta piosenka to Down Under. Aha. I come from the land down under. Tak jest. To każdy pewnie słyszał 100 razy, ale żeby to po tytule wskazać, to... No na weselach nie słyszałem, więc nie znam. To dobra, następne będzie jakieś z wesela coś wybiorę. Dobra. Ten moment wesel. Dobra moja, tak. Dobrze, a więc pytanie z kategorii wiedza bezużyteczna, zamknięte. W jakiej substancji możemy rozpuścić perłę? No na siebie. Czeka. Standardowo. A. W alkoholu. B. W soku z cytryny. C. W occie. Strzelam, że w occie. Nie zgadza się. Istnieje taki mit, że Kleopatra kazała rozpuszczać perły w occie i tak przyrządzonym tonikiem przemywała sobie twarz. Ale octem jakim? No nie spirytusowym. Balsamiczny, bo sushi lubiła. A widzisz? Ten z Modeny sobie ściągała od Marka Aureliusza. O, tam więcej ściągała z Marka Aureliusza. Dobrze, kategoria filmy i seriale. Rozpoznaj ki film po kiepskim wytłumaczeniu. Kobieta sprzedaje struny głosowe, by całować się z facetem. Mały eksperyment, Piotrek się nie powiem. No po prostu, nie, tamten wcześniejszy był świetny, ale ten to faktycznie. Czy wy zaspokajacie jakieś dzikie żądze swoje tym tłumaczeniem, nie wiem właśnie. Film albo bajka. To? To może już? Tak powiem. No tak, można się zgłaszać, tak, no. Czyli nikt, okej, okay. Mała syrenka. O! Aha. A sprzedała? Jak sprzedała? Ale... Tak, sprzedała. No tak, no. Za nogi. Ale to, to została dokonana wymiana. Ale to jest kiepskie tłumaczenie. Barter. Kiepskie ale to jest tłumaczenie, pamiętaj. Dokładnie, to jest kiepskie tłumaczenie. A, no dobra. W tytule nawet było. Nie? Dobra, faktycznie. Dobrze. Kategoria gaming. Rozpoznaj grę po tym fragmencie. I used to be an adventurer like you. Play. Skyrim? Zgadza się, jest to The Elder Scrolls 5 Skyrim. Dobrze, więc pytanie muzyczne. Miało być weselnie. Proszę tytuł. Okay. No nie mogę wyłączyć, czekaj, no, Matt. To takie tango? To jest takie tango. Ja pierdolę, jestem stary. Co to, tego już na wysadach nie grają? Ja dawno nie byłem, kurde. Żbudka jest passé. Nie gadaj, serio? Dobrze, więc pytanie z kategorii wiedza. Co? A teraz co? Zenon? Teraz Zenon. O to, ale to ja już mówiłem, że to nie muzyka. Jeszcze raz, jaka kategoria teraz? Zenon. Wiedza bezużyteczna. Dobra. Jakie zwierzę ma podobne linie papilarne do człowieka? Nie, Paniak wziął na siebie. A. Koala. B. Kangur. C. Szympans. Szympans. No nie. Jednak jest to koala. Koala. Koala? Koala. Tak, koala ma. Lecimy dalej. Wiedza ogólna. Jak nazywa się związek chemiczny odpowiedzialny za ostry, piekący smak papryczki chili? Kapsaicyna. Zgadza się, pani Bąkur, jest to kapsaicyna. Slej, możesz wrócić? Pytanie z kategorii. Czemu jest krewką Adrena? Jaka kategoria? Ktoś go przewalił pewnie. Kategoria filmy i seriale. O staż w jakiej firmie ubiegają się postaci grane przez Owena Wilsona? Matt? Google. Zgadza się, chodzi o Google. Pytanie z kategorii gaming.
Wymień wszystkie trzy grywalne rasy w grze StarCraft. Protosi, Marinesi i Terranie. A StarCraft... Nie mogę znać tej odpowiedzi. Protosi, Terranie i Zargowie. Dokładnie. Dobrze, zgadza się. Marinesi i Terranie to samo. Przepraszam. Wybaczam. Ja miałem już pióro. Niklaus, ja wiem, że ty ostatni quiz dałeś się chcieli wygrać, ale tutaj już nie musisz tego robić. Nie? Nie. Aha! Myślałem, że dostałeś maila. O kur... No dobra. Dobrze, już zapisane u mnie. Tak. I tutaj też czat poprawia, że nie Zergowie, a Zergi. Ale właśnie, później się poprawiłem. Na internecie szukałem właśnie tego, żeby się dowiedzieć, upewnić. Było napisane Zergowie właśnie. Hmm. A czy to są, nie, ale to jest kwestia odmiany. To samo jak orki i orzkowie są. A to są inne rzeczy, nie? Tylko że w Zergach nie masz innej, bo możesz pomylić orki z orkami, co pływają, nie? Ale wiesz, tak, orki, ostatnio powiedziałem orki, to mi powiedziesz, nie, oczywiście jak orki, tylko są orzkowie właśnie. O kurde. Muciaczacza. Dobrze. Chat hejtujący. Dobrze, dobra, lecisz dalej. Tak. Muzyka. Orki. Muzyka, prosiłbym o tytuł piosenki. Don't speak. Don't speak? Zgadza się, jest to poprawna odpowiedź. A to jest Cranberries, czy co to jest? Ale no doubt. No doubt, do. Tej piosence, no doubt. Teraz. Smutno, no. Dobrze, to teraz troszkę po was... Po polsku, was... jakbyście chcieli, to mam ciekawostkę. Po polsku ta piosenka nazywa się Japa. Co? A, bo... Gdzie to ma domyć spiewek? Mówiłem ci, że mu voice mod nie działa. Dobra. Dobra. Wiedza bezużyteczna. Pytanie zamknięte. Thomas Hardy, angielski pisarz i poeta, został skremowany po jego śmierci, ale niestety bez swojego serca. Dlaczego? Na siebie. A. Gdyż zjadł je kot. B. Przyczyną śmierci była kula armatnie wystrzelona w klatkę piersiową. C. Obiecał serce żonie. Najbardziej prawdopodobna chyba jest ostatnia opcja. No tak, ale to jest jednak pytanie z wiedzy bezużytecznej i okazuje się, że serce Thomasa Hardiego zjadł kot. Kot? Co za historia? Tak, zanim skremowano jego ciało, wycięto mu serce, gdyż miało spocząć w specjalnym miejscu na cmentarzu w Stinsford. Po wycięciu włożyli je, owinięte ręcznikiem do metalowej puszki, której niestety nie domknęli. W nocy dostał się do niej kot. Rano, kiedy lekarz przyszedł i zobaczył kota dojadającego resztki tego serca, skręcił mu kark, wsadził do puszki razem z resztkami serca, twierdząc, że w taki lub inny sposób serce poety wyląduje na swoim miejscu. Piękna historia. Znaczy, koniec mi się podobał, bo też posiadam niefajnego kota. Happy end był, owszem, ale nie dla kota. Tak. Tak. Dobrze, kategoria wiedza ogólna. Jak w tenisie i siatkówce nazywa się dotknięcie siatki? Chwila. Nie, no to się... No... To ja może dotknę się do końca, a może nie. To kto, ja? Tak. Net. Zgadza się, jest to net. Dotknięcie siatki. Bo Niklaus wrócił. Piłką podczas serwowania. No dobrze, że mu powiedziałeś, że może odpowiadać, no bo przecież człowiek by tam... Ja miałem to zrobić rundę temu, zapomniałem. Dobrze. Ja nie powiedziałem net i to nie było w czasie? Powiedziałeś net. Nic nie powiedziałeś. Jak nie powiedziałem? Nic. Co? Ale wy mnie słyszycie w ogóle teraz? Teraz no, tak, ale aha, nie powiedziałeś no to... net. Dobrze, lecimy. Dobrze. Filmy i seriale. Jak ma na nazwisko serialowy detektyw, cierpiący m.in. na bakteriofobię? Monk. No, zgadza się, był to Adrian Monk. Kurwa! Gdzie? Dobrze, jak może wrócić?
Slay, oddychaj. Gaming. Jak nazywa się seria gier, w której budujemy własny park rozrywki? O, niestety pytanie jest spalone. O, dwie lampki. Kurczę, przykro mi. Ale możecie powiedzieć. No, Slay, co to było? No powiedz. Znaczy to ten tajkun, tak? Jaki? A jeszcze raz, to był park rozrywki? Tak. Tak. Roller Coaster Tycoon. Zgadza się. Tak. A jak... Ale no to wyjebane. Przepraszam, no. Anulowane pytanie. Tak. Metaforyczne. A jakbym ci powiedział Planet Coaster, stary. Też bym zaliczył. Seria gier. Chociaż Planet Coaster był jeden chyba tylko, nie? No i ty się seria. Dobra. A widzisz, to się serię. Dobrze. Dobrze. Wiedza ogólna. Wiedza ogólna, na jakim kontynencie leży Gwatemala? No to Afryka chyba, nie? Nie, Mat? Ameryka Południowa. Nie? Nie? Macie małą opcję! No. Dawaj, Slay. Azja. No nie. Niklas, chcesz spróbować? No to może Europa! Australia? No. Wszyscy stoją. Potężni streamerzy. To gdzie leży Gwatemala? Gdzie jest Gwatemala? Oceanie czy co? Dolne części Ameryki Północnej. Aha, jeszcze ta Ameryka, bo... Dobra, wracamy wszyscy, no. Gwatemala jest tuż pod Meksykiem, to jest jeszcze Ameryka Północna. Dobrze, wiedza bezużyteczna. Czyli dla nas Polaków ten kontynent się tam w sumie nie liczy. Tak. Od kontynentów nie trafili cztery. Założę, jakby był tutaj Jasiu, to by jeszcze strzelił ten Australię. To jest nasz specjalny oddział komando ćwoki. Dobrze. Wiedza bezużyteczna. Pytanie zamknięte, które z wymienionych nie jest częścią japońskiego ubioru. Mat. A. Yukata. B. Kosode. C. Tempura. Tempura. Zgadza się. Ale jakbym się w tempurze na przykład tak... Zanurzył? Tak jakbym się w oleju zanurzył w tempurze. Jakbym się w tempurze zanurzył, to by mnie żona zjadła. Mogę sprawdzić, czy guzik działa? Możesz. Dobra, to się zgłosiłeś. To odpowiedz na pytanie. A nie, to jest sprawdzałem. Wiem, śmieję się. Dobrze, pytanie z kategorii gaming. Jaka broń z gry Worms Armageddon pochodzi z filmu Monty Python i Święty Graal? Święty granat ręczny. Zgadza się, Święty granat ręczny. Pięknie to powiedziałeś. Pięknie. Bardzo mi się to podobało. Ale co? Nie no, ładnie, pełna odpowiedź, no. No. Tak, nie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobrze, filmy i seriale. Prosiłbym o zidentyfikowanie filmu po tym fragmencie. Here's Johnny! Lśnienie. Zgadza się, jest to lśnienie. Na szczęście nie był to mój alert. A mógłby, bo pasuje. Tak. Także pomysł dla kogoś, jak ktoś bardzo chce. A tymczasem pytanie z wiedzy ogólnej. Dokończ powiedzenie Kazimierza Górskiego. Piłka jest okrągła. A bramki są dwie. Dwie żarówki. A, no i ciu. Aha. Ja zacząłem odpowiadać, bo ja nie liczyłem, że to się zapalą dwie. A i tak jest spalone, bo są dwie żarówki, no. Mhm. Niestety. Natomiast to możemy przejść spokojnie do pytania z wiedzy bezużytecznej. Pytanie zamknięte. Czego się boimy, jeśli cierpimy na geraskofobię? A. Starzenia się. B. Historii. C. Dużych okien. Dużych okien. Jest to pewnie poprawna odpowiedź, gdyż geraskofobia jest strachem przed starzeniem się. Aj. Mhm. Ale na bank są ludzie, którzy boją się dużych okien. Pewnie, że tak. Dobrze, lecimy. Pytanie z kategorii muzyka. Prosiłbym o zidentyfikowanie tytułu utworu. Take on me. Zgadza się, jest to Take on me zespołu. Aha.
No i tak, tak jak było, tak jest. Co? Ej, Kasia. Ile mam pytań, Piotruś? Jak z pytaniami było... macie, z ilością? To było pytanie 68. To jeszcze jest. Zrobimy jeszcze jedną rundę w takim razie. Jeszcze runda, oj. Najwyżej, jakbyśmy za dużo pytań zużyli, to zrobimy ostatni ten finał tylko muzyczny, bo jeszcze trochę mam piosenek. O jest. Nie, nie, musi być miks. Dobra. Ja to je resetuję i zobaczymy, jak się wyłoni, może ktoś faktycznie pretendent do tronu Mata. Lecimy. Mhm. Dobrze, tak, przypominam, że wystarczy wygrać jedną rundę, żeby się dostać do finału. Pytanie numer 69, bo to ważna rzecz. Gaming. Poza klasycznym podaj nazwę przynajmniej jednego rodzaju pasjansa z kolekcji Windows 10. Solitarz pająk. Zgadza się? Spider. Mamy w pracy odwiedzałem to. Filmy i seriale. Jak nazywa się film wydany w 2018 roku o zespole Queen i życiu Freddiego? Bohemian Rhapsody. Zgadza się. Brawo. Bohemian Rhapsody. Wiedza ogólna. Jak nazywa się z łaciny tajny polityczny wysłannik? Wszyscy mieli łacinę w szkole, co? Ja miałem, to jest zresztą najgorsze. Tylko kiedy to było, Matt? No, jak łacina powstawała chyba. Właśnie nie ciężka nazwa Mordora, jest to emisariusz. A emisariusz. No, tak. Że Incoguto. Mhm. Dobrze. Pytanie z kategorii wiedza bezużyteczna. Zamknięte. Król którego koloru w standardowej talii do gry nie ma wąsów? Pik, karo czy kier? No, godej. Hopie, nie wiem. Pik? No nie, kier. Jest wiele teorii, dlaczego tak jest, ale najbardziej prawdopodobne jest, że to był błąd drukarski, który jest powielany od tamtego czasu. Nawet się nie skapłem, że coś takiego w ogóle jest. No taka no to jest. Wiedza jest właśnie. No bo wiedza bezużyteczna, jak sama nazwa wskazuje. Teoria, że popełniał samobójstwo, bo otrzymał jakby miecz w swojej głowie ogólnie. Aha. No. I wcześniej tym mieczem pewnie sobie wąsy zgolił, żeby tu mnie ładnie wyglądał. Ale sprawdzałem to faktycznie, szukałem tych najbardziej powszechnych grafik, żeby to zobaczyć, no. Dobrze. Pytanie muzyczne. Prosiłbym o zidentyfikowanie tytułu. Somebody want to me the... All Stars. Zgadza się, jest to All Star. Też zapraszamy Mata z powrotem. Pytanie z kategorii. A to dlatego on się nie zgłosił. Ja właśnie tak się zastanawiam, dlaczego Mat nie odpowiedział na pytanie. A, to wiele tłumaczy. Aż dziwne, nie? No, właśnie tak myślałem, kurczę, dlaczego? Co jest? Dobrze, jak nazywa się kanadyjski programista i projektant gier komputerowych, twórca między innymi serii gier Civilization? Matt? Sid Meier. Zgadza się, jest to Sid Meier. Sid Meier. A, no tak. Tak. To nie Tom Clancy, nie. To nie był on. Zagrał w cywilizacji od Toma Clancy'ego. No, to jest dobre, to jest dobre. Dobrze, wiedza bezużyteczna, pytanie zamknięte. 1900... A, przepraszam, aha. Dobra. Moja wina, tak. Czy... Odpal jeszcze raz to pytanie. Tak, teraz, w sensie nie, bo myślałem, że to będzie coś innego. Moja wina, przeczytaj pytanie do końca, wtedy odpalę. Dobrze. W 1987 roku amerykańskie linie lotnicze zaoszczędziły 40 tysięcy dolarów poprzez jedną drobną zmianę. Jaką? Ała! Włącz pytanie. Co ty się... Dobra. A. Jednokolorowe poduszki. B. Odjęcie jednej oliwki z sałatki.
C, zmniejszenie dopuszczalnego limitu darmowego bagażu o pół kilograma. B, B, B. Tak, to chyba wszyscy znają. Tak. Wiedza ogólna. Podaj polską nazwę pierwiastka natrium. Mat? Czy to jest sód? Zgadza się? Jest sód. No jest sód, dobrze, no. NaCl, natrium, chlorium, sód. Sód Na. Dokładnie. A teraz pytanie z kategorii muzyka. Poniekąd również weselna, może tym razem będzie lepiej. Prosiłbym o tytuł. Ile? Może to być inny tytuł. Ja bym powiedział żegnam was. Ale... No nie, Mat? Jolka, Jolka? Nie. O kurwa. I dalej. Tak? Zaryzykuję, nie wiem, czy to jest akurat tytuł. Nie płacz FK? Tak, to jest tytuł. A, bo się wahałem, albo FK, albo nie płacz, to jest FK w każdym razie i płakaniem. Zgadza się, nie płacz FK. No, to pytanie tak. Do Niklausa i do Sleja. Gaming. Podaj co najmniej dwie rzeczy, po których możemy zidentyfikować rodzaj ducha w grze Phasmophobia. EMF, level 5 i freezing temperature. O! Jo, granie w gry ci się przydało! Big brain! Ale powiem ci, Slay, że układając to pytanie właśnie myślałem konkretnie o tobie. Dzięki. Boże, w końcu do czegoś te gry się przydają komputerowe. Matka nie miała racji. Dobrze, pytanie z kategorii filmy i seriale. Jakiej marki był samochód służący do podróży w czasie? Filmie? DeLorean. Zgadza się, chodziło o DeLoreana. No i Matt pozbierał wszystko. A szczerze, ja zawsze myślałem, że to jest taka nazwa własna na potrzeby tego, że to nie jest marka konkretna. DMC DeLorean. Bo generalnie ten samochód był strasznie zły. I dlatego nie był popularny. Aha. Bo był, psuł się na potęgę i właściwie jest słynny tylko z filmu, bo tak poza tym to nikt nie chciał go kupować. Dostali reklamę, ale to już pewno już jak nie produkowali chyba. Nie, no to nie produkowany jest już dawno, teraz ma wartość właściwie tylko dlatego, że wystąpił w filmie. No tak trochę mu się udało. Tak, i ogólnie między innymi właśnie był duży problem z tym, że jak te drzwi otwierały się do góry, to one były tam jakoś tam hydrauliczne, że były butle z gazem, coś takiego, że właśnie, żeby mogły tam utrzymać się w górze, a że jak kręcili, to było zimno, to musieli jakby ogrzewać te butle, żeby te faktycznie utrzymały drzwi w górze, bo tak to spadało cały czas. W Polsce by to zrobili na sznurkach i by nie było problemu. Dokładnie. Albo ogniska by pod spodem. Ile pytań nam zostało? Już raczej mało, nie? Tak, nie zostało nam jakieś 22 pytania. Nie wiem, czy chodzi o finał. Tak. Moi drodzy, jako że mamy tutaj potrójny remis w ilości wygranych rund, ponieważ szachmat całkowicie no, tutaj zdominował, jeśli chodzi akurat o wygrane i ma 6 wygranych rund, czyli łącznie 30 punktów. Później drugie miejsce i osoba, która wchodzi do finału, jest to Bonkol z wynikiem 10 punktów. Ale deklasacja względem. Ile miałem? Także i Niklaus i Slay macie remis. I to jest w ogóle Niklaus, to jest pierwszy raz Niklausa na chyba 4 albo 5 quizów, kiedy nie wchodzi do finału. No wybitne mi te muzyczne nie podeszły, nie lubię muzycznych pytań. I macie właśnie po 7 punktów. A, dobrze. To tragedii nie ma. Tak, także teraz właśnie mówię, Mata i Bonkola zaprosimy do finału, czyli zostańcie tutaj, gdzie jesteście. Niklausa i Slaya proszę tutaj za siebie, żeby można było oglądać tutaj z tej perspektywy, rozumiecie? Zasady jakie? Są odrobinę inne, w sensie zawsze są te same, ale są odrobinę inne niż w normalnej grze. Po pierwsze, nie ma tutaj przejmowania pytań.
Po drugie, jeśli się źle odpowie na pytanie, traci się punkt. Okej. Okay. A ty to będziesz musiał sobie jakoś zapamiętywać, że straciłem, tak, bo tak, to się nie, ja nie da. To ja nie będę tego pisał tam na górze, w sensie przyznał wam na górze ten punkt w tablicy, tylko będziemy to zapisywać na kartce. I druga kwestia jest jeszcze taka, że na start macie tyle punktów, ile wygraliście rund, co oznacza, że mat zaczyna z wynikiem 6 punktów. I tu było kto pierwszy, ten lepszy też, tak? Cały czas? Oczywiście. Dobra, ja sobie tu wyłączam cyk. Dobra. Poczekaj sekundkę, dajcie mi chwileczkę. Spoko. Ja jeszcze chciałbym skorzystać z okazji i w sumie pochwalić tutaj Mata, który na ostatnim quizie, jaki mieliśmy z grupą Dobre Streamy, ustanowił rekord i zdaje się, ile miałeś? 18 punktów na koniec finału? Dobra. Oj, nie pamiętam już tego. Ready. Ale coś takiego, bo tak bardzo, miałeś bardzo dużo punktów wtedy właśnie na koniec finału, także to właśnie jesteś ewidentnym rekordzistą póki co. No, Bąkał sobie na finał, łyknął Biowital. Miałem tyle punktów, co widzę teraz. Jasiu mnie tutaj sabotuje, wiesz, pod blokiem. A, chyba, prąd tak mi wyłącza, no. No, kurde, widzisz. No dobrze. To listwa, uważaj, bo mnie już nigdy nie przyjdą. Czy jesteście gotowi, czy macie jakieś pytania co do technikaliów? A to ty nie masz pytań, ty powinieneś mieć pytania. Nie, to ja mam pytania. Czekaj, jeszcze nie pamiętam. Z racji tego, że miał najwięcej, to ma bonusowe punkty, tak? W sensie za każdą wygraną rundę jest bonusowy punkt w finale. Wygrał 6 rund, więc on zaczyna z wynikiem 6 punktów. Dobrze, czaję. No to po... no. Gramy, no. gramy. Let's go. Dobrze, także lecimy w takim razie, Piotruś, fire away. Dobrze, to zaczynamy od kategorii bliskiej waszemu sercu, czyli gaming. Jak nazywa się główny bohater gry Half-Life 2? Gordon Freeman. Gordon Freeman. Chciałem, że powiesz Gordon Ramsay. Gordon. Ale Gordon. This What? Facehugger is fucking raw! Ty, a powiedzcie mi, czy pamiętacie... Robot is this? A, nic. Dobrze. Co tam, Bąko? Nic. Głupie pytanie chciałem zadać. Morgan Freeman. A ja robię głupie pytania. Tak? Nie, bo chciałem powiedzieć, a jak się nazywa bohaterka w Alyxie? Ale nieważne. Przypomniałem sobie, że to przecież jest tytuł. No, no tak. Dobrze. Wiedza bezużyteczna. Pytanie zamknięte. W jakim kolorze nie występuje topaz? Ja już muszę to wziąć. A. Różowy, B. Brązowy, C. Czarny. Różowy. No nie, no topaz nie występuje w kolorze czarnym. Schodzimy poniżej zera, Magnus? Nie, no bez tak? przesady, no dlatego się zgłaszałem. Co by to? No, ale schodzimy poniżej zera. Nie, niż zero. Dobrze. Z jakiej serii filmów pochodzi ten oto dźwięk? Hunger Games. Zgadza się. Dawaj, to się wiedza zacznie. Wiedza ogólna. Co wynalazł w 1888 roku John Dunlop? Ja myślę, że piłkę tenisową. No nie. Czy ja mogę strzelić? No możesz, ale już nie dostaniesz punktów. Czy to była bateria? Nie. To nie Duracell, tylko Dunlop. Dunlop wynosił oponę. Przepraszam bardzo. Kurde, myślałem, że Dunlop... A, nie. Dobrze. Pytanie z kategorii muzycznej. Prosiłbym o zidentyfikowanie tytułu. Mat? Panie Mateuszu, no. Czekaj. Bad Religion? Nie jest to poprawna odpowiedź. Losing my religion. Ale gdzieś tam w którymś kościele dzwonili. Dobrze, to było ważne. To było ważne, on psychicznie teraz dostał. Dawaj, szybko. Dobrze. Filmy i seriale. Rozpoznaj film po bardzo kiepskim tłumaczeniu. Gość bije siebie samego, zachęca innych... Fight Club. Zgadza się, jest to Fight Club. To nie było złe tłumaczenie filmu. Ale dla niektórych mógłby to być spoiler. Dobrze. Wiedza bezużyteczna. Pytanie zamknięte. W ramach żartu Prima Aprilisowego.
co w ramach żartu takiego wydał Burger King w 1998 roku? Trzeba wziąć, no. A. Big Maca. B. Burgera dla leworęcznych. C. Sprite'a z wielkimi kostkami lodu. Burgera dla leworęcznych. Zgadza się. Burger dla leworęcznych według założenia miał wszystkie składniki odwrócone o 180 stopni, by lepiej rozdystrybuować wagę składników dla leworęcznych osób. Ale w dzisiejszych czasach to przecież jak najbardziej by znalazło zastosowanie. No nie, nawet wtedy w całym kraju się sprzedało kilka milionów Whopperów więcej. Także udało się. Wiedza ogólna. Gonię go, gonię, dawaj. Już tylko 10 minut. Wiedza ogólna. Co według powiedzenia lubi robić historia? Lubi się powtarzać. Zgadza. Bardzo, bardzo lubi się powtarzać. Gaming. Kategoria. Jak nazywało się miasto, w którym rozgrywała się akcja gry Diablo 1? Tristram. Zgadza się. Było to Tristram. Jak najbardziej. Widmy i seriale. Dawid, może sprawdzić, czy ci guzik działa? Nie, działa, tylko szybciej wciska, no. No, okej. Dobrze. Filmy i seriale. Kto dał głos Darth Vaderowi w najstarszej? James Earl Jones. Zgadza się. Ty, ile ty masz lat? 31, proszę pana. O. Już widzieliśmy się na IEM-ie z listwą, przyszedłeś, kawan. Ale to pan Kappa? Nie, no co ty to? Nie, to ja jestem, proszę pana, panem od Steela wtedy. Jezus Maria! Ty jesteś młody. Dobra, gramy, nieważne. Dobrze, prosiłbym o tytuł utworu muzycznego. Lose Yourself. Zgadza się, jest to Eminem, Lose Yourself. Dobrze, 91. pytanie, kategoria gaming. Kto w grze Baldur's Gate wypowiada słowa przed wyruszeniem w drogę, należy zebrać drużynę? Chodzi o... Ja wiem kto, to był Piotr Frączewski. Zgadza się? Chodzi dokładnie. I byś odpowiedział, że postać w grze, a ja nie grałem nigdy, więc dobrze, że nie wiedziałem. Właśnie ja się bałem, dlatego się nie zgłaszałem, bo nie a wiedziałem. A to kto to mówi? Jakiś karczmasz, czy kto to gada? Nie no, narrator, Piotr. Narrator. Ale narrator, tak? Okej. Okay. Tak, narrator. Mhm. Tylko następny raz opowiedzieć, czy chodzi o postać w grze, czy o aktora, nie? Nie, czemu? W sensie, tutaj właśnie to chodzi, to nie jest postać, narrator nie jest postacią. Masz pytanie, kto wypowiada te słowa? No. Więc ustalibyśmy narrator oraz Piotr Frączewski. Aha, okej, dobra, w tą stronę, spoko. No, tak. Wiedza bezużyteczna, pytanie zamknięte. Jak nazywa się dopisek, zwany również afiksem, w środku wyrazu? To jest... Mhm. A. Anafiks, B. Trifiks, C. Infiks. To jest anafiks. No nie, jest to infix. Przykładem takiego infixu może być przykładowo wyrażenie zaje kurwa biście. Taki to tak można? Panoramix. Okazuje się, że dawaj, można. Dawaj, bo go gonię, bo stygnę. Dawaj, bo już blisko. Muzyka. Prosiłbym o tytuł piosenki. To jest... Bum, no. Bum! Zgadza się. No! To jest ten comeback, jeszcze 10, albo 12, go! Dobrze. Wiedza ogólna. Zacytuj pierwsze słowa brytyjskiego hymnu. Czy to jest God Save the Queen? Zgadza się. Jest to God Save the Queen. Dobrze, pytanie z kategorii gaming. Prosiłbym o zidentyfikowanie gry po tym dźwięku. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. To jest Darkest Dungeon. Zgadza się.
filmy i seriale. Magnus tam kliknie. Jak brzmi imię filmowego killera? Jurek. Zgadza się? Juruś! Jestem Jurek killer. Musieć zabijać. Dokładnie. Wiedza ogólna. Co oznacza łaciński zwrot contram nature? No, przeciw naturze, no. Zgadza się, przeciw naturze. Wiedza bezużyteczna. Z czego zasłynęła Julia Child? No to i muszę. A. Z rozpowszechnienia kuchni francuskiej w USA, z bycia kobietą, pierwszą kobietą szpiegiem, z posiadania dwóch par nóg. No, to nie może być ostatnia odpowiedź. C, no. Odpowiadasz C. Mówisz, że tak. Nie może być i odpowiadasz. No nie, no. Generalnie Julia Child rozpowszechniła kuchnię francuską w USA. A liczyłem na to, że jednak ktoś miał dwie pary nóg. Ja właśnie specjalnie dałem tak fantastyczną odpowiedź, tak powiem, bo wiedziałem, że ktoś się na nią skusi. Kusiło, no. Dobrze. Pytanie z kategorii gaming. Jak według lore Mortal Kombat nazywa się Matka Kitany? Mat? Ja pamiętam, to jest ta, co włosami napierdzielała. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Czy to jest Shiva? Shiva miała cztery łapy. A to była Sindel. Sindel, dokładnie. Dobra, my bad. Dobrze, i pytanie z kategorii wiedza ogólna. Jak w, jak w buddyzmie, hinduizmie i ezoteryce nazywa się formuła, werset lub sylaba będąca elementem praktyki duchowej? Powtarzana jest w modlitwie. Chodzi o mantry? Zgadza się, jest to mantra. Także... Jakieś tam religie obce, tam polskie byście religii nauczyli, a nie... Nie wiedziałeś, jak się dzwon nazywa, tak? Ach, nikt nie wiedział. Słuchajcie. Jeszcze pewnie chcecie, żeby dzieci się w szkole uczyły cyfr arabskich. Tak. Słuchajcie, moi drodzy, to było ostatnie i setne pytanie. Jaki wynik? Jaki wynik? Jakiego quizu Magnusa dla zwycięzców? Gadaj. Najniższy wynik w całym naszym tutaj grajdoku. Dobra, jak... już. Jasiu osiągnął 0 punktów, a dostaje jeszcze 4 karne punkty za nieobecność. W finale, moi drodzy, Bonkol, zdobywasz i wychodzisz stąd z całym, pełnym i jednym punktem. Serdecznie gratuluję. Matt, oczywiście pozamiatałeś, kończysz dzisiejszy quiz i oczywiście wygrywasz, jesteś zdecydowanie zwycięzcą zwycięzców wielkiego quizu Magnusa z wynikiem 14 punktów. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Dobra, ja i tak nie uznaję tego zwycięstwa. Myślę, że jesteście spowinowaceni jakoś. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że obiecałem, że pozdrowię piękny dział PR Anshar Studios, także pozdrawiam Krzyśka, Martę i Jakuba. To ja też pozdrawiam, pewnie fajni ludzie. Tak, wspaniali. Także z tego, jeszcze czat oczywiście również bije serdeczne brawa Matowi. Panowie, wam również bardzo dziękuję za obecność. No akurat dzisiaj nie siadło, ale mam nadzieję, że jeszcze się pojawicie, mimo że wam Mat skopał dupę troszeczkę, ale będzie dobrze next time. Mat oczywiście tą nagrodę, to się z tobą jakoś skontaktuje, coś tam pokombinuję i wymyślę. No PayPala ci zaraz podam. Także. Tak, no żeby tak to działało. Pytanie nastąpiło na czacie, łącznie Mat odpowiedział poprawnie na 44 pytania, czyli mniej niż połowę. Kurde, to jeszcze raz musimy zagrać. To słabo, bo tak przynajmniej połowę dobił. No i fajnie. Dobrze.